Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. 15 wydziałów, około 40 tysięcy studentów i tylko jeden rektor. No właśnie, czy nasi studenci wiedzą, jak nazywa się najważniejszy profesor na uczelni? Tego dowiecie się z naszego materiału. Wiecie, jak nazywa się rektor naszej uczelni? Szczerze, nie wiem. Nie wiem, jak ma na imię, ale rektor. Rektor, nie dziekan. To niestety nie wiem. Czyli nie. Nie wiem. I czy wiecie, jak się nazywa rektor naszej uczelni? Dobre pytanie. Bardzo dobre. To jest trudne pytanie. Nie wiem. Czyli nic nie złam, nie świta? Nie. Nie mam pojęcia. Nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem. Czekaj. Rektor naszej uczelni. Z chemii jest, to wiem. Wiem, jak się nazywa prorektor. Lesicki pan. Profesor Lesicki. Ale niestety nie wiem, jak się nazywa pan rektor. Matko, ja nie wiem. Przyznam szczerze, wstyd straszny. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. No niestety, nie odpowiem na to pytanie. Nie mam pojęcia. Nie wiem. W ogóle nic? Wiem, Bronisław Marciniak. Wiem, Wallas. Nie, rektor, to dziekan. Ten Bronisław jakiś, ale... Imię dobrze, a nazwisko? Nie mam pojęcia. Nie pamiętam, ale wstyd. Nie wiem. Pan Filarczyk? Tak, Filarczyk. A rektor? No ja tam wiedziałam, ale wiem, jak wygląda. Nie zapomniałam. Moment. Nie. Czemu wiemy tylko prawdę? Czyli coś świta, ale jeszcze do końca nie pamiętacie. Bronis? Marciniak. Pan Marciniak. O, tak. Wallas, tak? To chyba dziekan. A dziekan to rekt, o Jezus, nie wiem. Gdyby to było pytanie o dziekana, to byłoby łatwiej, ale tak to... Czyli nie wiecie? Bronisław Marciniak? Ja nie wiem. No jeszcze... Czekaj. No przecież mamy z nim zdjęcie. No ja wiem, jak wygląda, ale nie wiem, jak się nazywa. Profesor doktor habilitowany Bronisław Marciniak jest rektorem naszej uczelni od 2008 roku. Może to już czas, żeby nauczyć się nazwiska jednego z najważniejszych profesorów na naszej uczelni. Te kwestie pozostawiam Wam do przemyślenia.